Między pierwszym zjazdem delegatów NSZZ Solidarność regionu konińskiego, który odbył się w czerwcu 1981 roku, i drugim zjazdem w październiku, związek okrzepł organizacyjnie i stał się potężną siłą społeczną. Przy bardzo utrudnionym dostępie do mediów, struktury regionalne i zakładowe rozwinęły własną działalność informacyjną i wydawniczą, starając się wyjaśniać politykę związku i sens formułowanych postulatów. W największych konińskich zakładach pracy do Solidarności należało do 90% ich załóg, a w całym województwie było to ponad 60% ogółu zatrudnionych. Zjazd regionalny odbywał się w dwóch turach i na tym zjeździe już wybrano, jeżeli się nie mylę, to 49-osobowy zarząd regionu. Przewodniczącym bez dyskusji został Rysiu Stachowiak. Jedną z najważniejszych uchwał to była uchwała, która dotyczyła powołania grupy negocjacyjnej, która miała upoważnienie przez zjazd do prowadzenia rozmów z władzami wojewódzkimi i centralnymi dotyczącymi przekazania nowo budowanego budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie. Zjazd postanowił, że jeżeli do 10 grudnia 1981 roku władze nie podejmą z nami takich rozmów, wówczas zjazd upoważnił tą grupę negocjacyjną do podjęcia strajku okupacyjnego w zespolonym szpitalu wojewódzkim w Koninie. Pojechałem na zjazd Solidarności jako dziennikarz do Oliwii, w hali Oliwii. Kiedy wróciłem, to wpadłem sam w środek afery z burzeniem, bezczeszczeniem pomników żołnierzy radzieckich. To były takie pierwsze poważne sygnały, że tężeje opór przeciwko tym zmianom. Że druga strona komunistyczna nie zasypia gruszek w popiele, tylko montuje swoje przeciwdziałania. Wszyscy młodzi dziennikarze siedzimy w redakcji. Przyszła sekretarka i mówi: panie redaktorze, zadzwoniła jakaś czytelniczka, chce z panem rozmawiać. Odebrałem telefon, była jakaś starsza pani i mówi: proszę pana, jechały czołgi w nocy dzisiaj, uważajcie na siebie. Ja mówię: wie pani, 10 milionów ludzi, co nam mogą zrobić, niech się pani niczym nie martwi. Przechodząc koło komendy wojewódzkiej, zauważyłem, że cała komenda jest oświetlona i że tam wjeżdżają różne pojazdy. No coś się zaczyna dziać, albo coś się po prostu do czegoś się szykują. 12 grudnia były pierwsze wybory do Rady Pracowniczej. Te wybory 12 były w Oskardzie i to się ciągnęło do godziny 10. Jako przewodniczący Solidarności uczestniczyłem w tym po prostu. Wróciłem do domu, w domu zastałem moją żonę ze swoimi dwoma przyjaciółkami ze studiów. Dziewczyny siedziały, popijały jakieś tam winko. Usiadłem zmęczony, oparłem głowę o regał, siedziałem z nimi i w pewnym momencie zasnąłem. Wieczorem 12 grudnia pukanie do drzwi. Wyjrzałem, milicjant w białej czapce, czyli drogówka. Pytam, o co chodzi, bo to już była godzina jakaś pewnie 10:30. On mówi: ktoś się włamał do pana samochodu na parkingu. A miałem wtedy syrenkę, do której ciężko się było włamać. No ale mu uwierzyłem, otworzyłem drzwi. W tym momencie wskoczyło jeszcze dwóch funkcjonariuszy po cywilnemu ze Służby Bezpieczeństwa i powiedzieli mi, że jestem internowany. Ja mówię: jak internowany? Internowany człowiek to jest, jak jest wojna. Ano właśnie. Tutaj, rozumiesz, nastąpiło walenie ostre do drzwi. Wtedy się przebudziłem. Trochę krzyku, brzasku. Drzwi, prawda, żeby nie zostały wyłamane, otworzyłem. Jeden z łomem został przed, a trzech weszło do środka i panowie w końcu powiedzieli, że jest stan wojenny ogłoszony, że, prawda, jestem internowany.
Część już koleżanek i kolegów odpoczywała, część już była po jakiejś toalecie wieczornej, byli porozbierani do spodenek gimnastycznych, pod koszulka. I w tym momencie usłyszeliśmy jakieś hałasy na korytarzu. Uderzenie butami, buciorami po podstawce. Tak jakby konie leciały po tym korytarzu. Taki był ogromny hałas. I któryś z kolegów wyjrzał na korytarz i krzyknął milicja. Drzwi rozleciały się i krzyczeli ręce do góry, oddać broń. Zapaliśmy się za ręce, stworzyliśmy taki łańcuch. No i oni wchodzili między nas, tak ogniwo do ogniwa odrywali, skuwali w kajdany i prowadzili nas przez korytarz. Moja koleżanka, lekarka, była świadkiem wyprowadzania. No i tych krzyków, no i między innymi takiego wezwania, żeby zawiadomić zakłady pracy o tym, co tutaj się dzieje. Na komendzie już było bardzo dużo moich znajomych z Solidarności. Zamknęli nas po kilkunastu celach, bo już nie było miejsca. No i potem rozpoczęli procedurę robienia zdjęć, pobierania odcisków palców. Ja odmówiłem, dlaczego? No bo mówię, nie jestem przestępcą, więc dlaczego macie mi tutaj pobierać odciski palców? Wprowadzili nas dwóch do pokoju, takiego śledczego. Skajdan uwolnili wówczas. Łomy rzucili nam pod nogi. Rozpoczęło się przesłuchanie. On to nazywał rozmową. I rozpoczął od tego, że o co nam się rozchodzi? Czego my strajkujemy? Chcemy im odebrać nowo budowany budynek. Przecież by im się polepszyły warunki pracy. I niech pan popatrzy, mówi do mnie. Tutaj tapicerka ukrzesy podarta, ciasnota. Tu z Konina nie było zbyt wielu internowanych. To było 20 parę osób w całym Konińskim, wytypowanych jako ludzie do internowania. Nad ranem, to była jakaś czwarta, piąta, dokładnie nie pamiętam, skuto nas po dwóch i wsadzono do więźniarek i pojechaliśmy przez Konin zasypany śniegiem i śpiący. My jechaliśmy rondem, potem Przemysłową w dół i skręciliśmy w lewo w kierunku na wschód. I właśnie to taki poszedł szum po samochodzie, wiozą nas na wschód, co nic dobrego nie wróżyło. Po godzinie, może trochę więcej jazdy, zauważyłem właśnie w tym wywieczniku czubki drzew. I te czubki drzew, jedziemy, nie kończą się. No więc zacząłem kombinować, że to chyba jest las. W pewnym momencie samochody zjechały w leśną drogę do głębokiego lasu i się zatrzymały. I wszyscy pomyśleli, że tu nas po prostu rozwalą. Okazało się, że konwojenci wyszli zrobić siusiu, po czym samochody ruszyły i po kilku kilometrach dojechaliśmy do Mielęcina. Tam się otworzyła wielka żelazna brama. Wjechaliśmy dookoła, stali strażnicy z psami, z bronią maszynową. Czekano jak na wielkich przestępców. Ja pamiętam, że trafiłem do takiej celi z wybitym oknem. Nie wiem, czy to specjalnie robili, czy rozumiesz, tak przygotowali. Zamknęli nas w takim pawilonie, gdzie ogrzewanie wysiadło albo było zapowietrzone. Woda ciekła ciemnobrązowa z kranu. Także czuliśmy się, że możemy tych warunków w zdrowiu nie przetrzymać. W celi znalazłem się ja. Z koła Janek Włodarzewski i z Konina Heniu Olejniczak oraz przewodniczący Rysiu Stachowiec. Mnie, Włodarzewskiego i Olejniczaka wyprowadzili, natomiast w celi został Rysiu Stachowiec. Był bardzo chory. Interweniowałem, nic nie pomogło. On leżał na pryczy i po prostu kulał się z bólu. Wtedy dopiero przyszedł, rozumiesz, i zaczął nam tłumaczyć, że przez te wszystkie strajki to są braki węgla, więc oni tu już nie opalają i tak dalej. Jeszcze nas trochę podtrzymali w tych zimnych celach i potem, rozumiesz, poczuliśmy się jak paniska, bo zaprowadzili nas na ten blok, który był przeznaczony dla internowanych.